Wszechświat jest niewyobrażalnie ogromny, piękny i niebezpieczny jednocześnie. Niestety, z tego co już wiemy, szansa na przetrwanie przez naszą cywilizację następnych kilkuset lat jest bardzo mała. Ogromne obszary świata opanowane przez komunistyczne i postkomunistyczne dyktatury gotowe do rozpętania światowej krwawej wojny w imię utrzymania swojej władzy to tylko jedno z zagrożeń. Nawet jeżeli nie doprowadzimy sami do zniszczenia naszej cywilizacji, to nieprzygotowani doświadczymy kosmicznej, nieuchronnej katastrofy. To tylko kwestia czasu, zanim Ziemia zostanie uderzona przez obiekt wystarczająco duży, aby doprowadzić do zagłady życia, jakie znamy. To już zdarzyło się w historii Ziemi. Na razie naszą jedyną szansą na przeżycie wydaje się być Mars lub w dalszej perspektywie Księżyce Jowisza. Nie wiemy, czy mamy jeszcze czas, aby uniknąć kosmicznej katastrofy, która zniszczy życie na Ziemi, ale dopóki jest nadzieja, powinniśmy poznawać świat w skali makro, aby opracować technologie, które pozwoliłyby nam reagować na kosmiczne zagrożenia. Ale musimy też poznać świat w skali mikro, aby zrozumieć, jak chronić życie w zabójczych dla nas warunkach, jakie panują w kosmosie. Podziwiamy gwiazdy na nocnym niebie, mając nadzieję, że istnieją dla nas. Ale wszechświat nie ma litości dla nieodpowiedzialnych głupców, przygotowuje dla nich zagładę. Po prostu nie wiemy, która część kosmicznego gruzu między Marsem a Jowiszem będzie aniołem śmierci dla naszej cywilizacji. Być może tak będzie wyglądał koniec naszej cywilizacji. Co pomyślelibyśmy o odkrytej we wszechświecie cywilizacji, która pozwala na rządy komunistycznych lub postkomunistycznych zbrodniczych reżimów lub innych autokratów, często pod pretekstem religijnym pozbawiających większość obywateli podstawowych praw? Co pomyślelibyśmy o barbarzyńskiej cywilizacji, która pozwala dzieciom umierać z głodu w biednych krajach, mimo że w bogatych krajach na masową skalę marnuje się żywność? Najprawdopodobniej ta forma życia, jaka rozwinęła się na Ziemi, jest fałszywym krokiem w rozwoju życia we wszechświecie, i jeżeli nie doprowadzimy do własnej zagłady wcześniej poprzez użycie ogromnej ilości broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej, do wytworzenia której zużyliśmy większość naszych zasobów w ciągu ostatnich 100 lat, to zostaniemy zniszczeni w kosmicznym kataklizmie przez bryłę kosmicznego gruzu, tak jak to miało miejsce wcześniej w przypadku dinozaurów. Być może życie we wszechświecie przybierze zupełnie inną formę. Może taką. Kto wie?
przez ponad 50 lat, odkąd Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu, nie zbudowaliśmy tam bazy niezbędnej do załogowych lotów na Marsa, jedynego miejsca, gdzie przynajmniej część ludzkości mogłaby przetrwać zagładę życia na Ziemi w wyniku nieuchronnej kosmicznej katastrofy. W ciągu tych 50 lat zbudowaliśmy tylko stację kosmiczną na orbicie, która być może pozwoliłaby kilkunastu osobom przeżyć katastrofę, by po kilku latach podzielić los reszty ludzkości. Straciliśmy 50 lat. Być może jest już za późno. Być może jesteśmy teraz na własnym pogrzebie.